siema, siema! Bez autotuna, słuchajcie, bez autotuna. Monster, tutaj jest Maciek, pan z pupy, urodził się pewnie tak, a dzisiaj gramy w Jailbreaka. Co? W ucieczkę z więzienia. W Robloxa mieliśmy grać. Czyli w Jailbreak. A to jest Jailbreak, tak? Roblox Jailbreak, tak? Tak. Aha, okej. Okay. Ostatnie nagrywki akurat nam się popsuły. A, słuchajcie, bo nagraliśmy już Robloxa jednego, tak. Tylko że okazało się, że się zacina strasznie OBS, tak. Nie wiadomo dlaczego. I mieliśmy, co to był za Roblox z FNAF-a? Circus Baby Pizza World. Circus Baby Pizza World, jeżeli to komuś coś mówi, no to właśnie tak było i były straszne postaci z FNAF-a i się dowiedzieliśmy w ogóle, że Roblox powstał w 2006 roku, że gra ma 14 lat, rozumiecie? 14 lat! Ja tego nie rozumiem. On tego nie rozumie, ta gra jest starsza od niego. Ta gra mogłaby z nim chodzić kiedyś, być jego dziewczyną. Jak to? To jak? Zaczynamy grę? Dobra, lećmy z Jailbreakiem. Słuchaj, co mam? No widzę, co? O, starting Roblox, dobra, startuje się. I co my tutaj wybieramy? January Happy 2020, Cybertruck, Spike Traps, Grass. Kogo bierzemy? Prisoner. Czyli Prisoner. Czyli zostańmy policjantem. Raczej tym. Złodziejem. Czyli policjanci złodzieje, no tak. No i co, jesteś złodziejem i co robisz? No tak, muszę uciec stąd. Słuchajcie, Tymon gra, tak jak ja gram na przykład na padzie, wszyscy mi mówicie, że jak to ja gram? Ja gram akurat na klawiszach, a w ogóle nie gram na myszce, bo nie mam myszki. Nie mam myszki, więc z braku laku Tymon nauczył się perfekcyjnie obsługiwać klawisze. Okej. To jest straszny dźwięk. Jak słyszę na przykład takie coś dochodzące z pokoju Tymona, słuchajcie, to aż się niepokoję. Tutaj możecie zobaczyć plan, jak zdobyć. To jest napisane don't punch, nie uderzać. Ale właśnie muszę, ja. No zobacz. No. I wtedy robi... Otworzyłem sobie przejście. Policjant ci wtedy mnie nie złapią. Aha, i co, i tu uciekasz przed policjantem lift gate. A, bo możesz podnieść tą. A i możesz się przeszukać teraz, tak? I możesz skuterem uciekać, tak? Nie, tutaj jest na policyjną kartę. O kurczę. O kurczę co? Tam widziałam policjanta. Idzie po ciebie? Szybko, chowaj się! Schowałam się w kanalizacji. Nieźle. Normalnie Andrzej Wajda byłby z ciebie dumny. Chowam się tutaj może. Tu kupę widać z kanalizacji. Serio? Na ścianę, no zobacz. O fuj! Ścieka. Fuj! Co tam jest? Pieniądze? Nie. Co to jest? Dzieła sztuki skradzione przez Niemców. Nie, to są, patrz, to są żółwie ninja. To są cztery żółwie ninja z pizzą. Tak! Builder Brothers pizza. Builder Brothers tak jak Super Mario Bros. I cztery... Właśnie! Właśnie ja pomyślałam, że to jest z Mario, ale też... A to jest tak jakbyś połączył Mario i żółwie ninja. A w Mario przecież skacze się po głowach komu? Żółwią. Tak! Albo hubą, tym grzybką. Kupą. O Jezus Maria, muszę szybko uciekać. Można w takim trybie też grać? Tak, można sobie. You escaped! Udało się, uciekliśmy. Już dawno uciekliśmy. Aha, i będą nas gonić? Musimy się chować, bo to są inni gracze. Aha, i oni też uciekają, ci gracze? Tonarka. Ja uciekam na shifcie. Czyli szybko. Na shifcie. Uciekam na shifcie, a ty? Ale muszę bardzo być ostrożny. Jest prisoner, ale patrz, jest criminal, prisoner i police. Prisoner, oni są prisoner, w środku. Prisoner. Criminal, oni wyszli już. Prisoner, Tymon, powtórz. Prisoner. Tak jest, czyli więzień. Criminal. O nie! Wóz policyjny cię zaraz przyjedzie. Nie! To jest policja. Idź szybko na farmę wiatrową, tam Greta Thunberg czeka na ciebie pewnie. Nie, ona przy solarach. Panecznych. Pol... Ej, goni! O nie! Złapali mnie! Jak złapał cię? Level 3 cię złapał i co? I nic nie możesz zrobić teraz? Nic. Muszę czekać aż do więzienia, bo trafi do więzienia. Zobacz. 3, 2, 1. A, myślałem, że ktoś cię uratuje. Muszę czekać 15 sekund. Tyle czasu, żeby otworzyli to. Ale to będzie bardzo trudna ucieczka. Czemu? No bo trudna. Masz jakieś punkty już? 3100 punktów, mało. No ale... Ja jestem tym. Ty Monster 666. Mhm. No jest ty Monster 666, mało punktów, 3000. No dobra, czekaj. Dobra. Czekaj. O, tam jest helikopter.
Ja bardzo uwielbiam lecieć helikopterem. Ja bardzo uwielbiam lecieć helikopterem, ja też. Ale nie w tej. Co losujesz? Tutaj są chyba jakieś kolory, ale Safe? Ja właśnie nie wiem, co to jest. Orange is the new black. Nie wiem, co wylosowałeś, nie wiem po co. Co go bijesz? Co mnie bijesz? Ja jestem youtuber. Właśnie. To ja uciekam na shifcie? Albo Czy można tak skakać wysoko? Tak, wiem. Bo to trampolina jest. Tak. Ja ucieknę jeszcze inny, gorszy sposób. W gorszy sposób? Uciekam. I na czym ta gra polega tak naprawdę? Polega na tym, żeby uciec z więzienia. Znaczy dobra, ale Roblox, rozumiem. Czym jest Roblox tak do końca? Roblox to jest gra, w której tworzysz własne gry. O, okej. Okay. Ciekaw jestem, czy oni mają problemy z prawami. Czy na przykład... że stworzysz na przykład, no nie wiem, Wiedźmina. Czy wtedy przychodzi CD Projekt i mówi, żeby im dali pieniądze i to z góry, żeby im zapłacili. Nie. Kto wie? Ej, policjant mi pomaga. Policjant ci pomaga? To chyba jest fałszywy policjant, tak mi się wydaje. Ja też czasami jestem. Stroj jak we Wściekłych Psach. Widziałeś Wściekłe Psy, Tymon? Nie. Kiedyś zobaczysz. Tak. O Jezus Maria, jak to super jest. No super, super, jak się czołgasz przez wentylację. Tak było już w Metal Gear Solid, albo jakby ktoś nie wiedział. Albo we FNAF-ie być może. Jesteśmy uwieni... Co on tu robi? I czemu on ma bluzę Supreme? Co tam strzela? Czemu on ma shotguna? Ej, on jest chyba... O, czekaj. Pickpocket, możesz go okraść. O, skapnął się. Ja czemu on za tobą łazi? Kim on jest? On jest chyba dobrym policjantem, dla mnie. Dobrym dla ciebie, czyli złym generalnie. Zostaliśmy uwięzieni. Jak to uwięzieni? Nie możesz stąd wyjść? Nie, nie wyjdziemy. Połamałeś nogi? I musimy się... Co robić? Czemu resetujesz? Oto jak w Dark Soulsach. Wiem. Ja idę spać. Dobranoc. Nie śpisz wcale, tylko się czołgasz. Jakie kłamstwo. Na świetny masz strój. A ja mogę sobie później zmienić? Tylko ja sobie idę na zewnątrz sobie idę. Czy tobie uda się stąd uciec, czy nie? Uda mi się, tylko muszę znaleźć jakoś... Spróbować, żeby policja mnie nie zauważyła. A to w różnych miejscach jakby się pojawia... No są. O, jest tutaj wentylacja. A to w różnych miejscach... Co to było? Kto to był? O! Tam jest oszukany policjant! Oszukany? Bo tak naprawdę tam jest złodziej przebrany za policjanta. Aha. O co mu chodzi? Nie wiem, oni... On może się zamienić w złodzieja, jeśli on nas, jedną z osób nas zakuje. Mhm. O! Nie możecie tam wejść? Możecie. Tylko on może. No to otwórz nam drzwi. Dobra, wbijaj. Jej! Udało się, rozbiegamy się po komisariacie. Breakfast! Śniadanie jest szybko, zdrowe, pyszne. Nie. A jakie są jeszcze inne typy gier na tym Robloxie? Co jeszcze jest popularnego? My nie mamy karty. Ej, może tam jest gdzieś karta. Co jeszcze jest popularnego na Robloxie? Nie wiem. Ale ja idę go zabić. Nie wiesz? A, okej. Okay. No dobrze. Biorę sobie psa. Tymon nie wie za bardzo, co jest na Robloxie. Gra w tę grę, ale nie wie. Co? O, ty. Ale i tak widzą mój nick, że jest zły. Tak? No ale ktoś może nie zauważyć, wiesz, nie zwrócić uwagi. No i zostaliśmy w punkcie wyjścia. Ale nie możesz teraz tam wyjść. Ale cię zrobili. O, ale jest ktoś. To wszedł tutaj. No bo też pewnie wszedł razem z tobą. Dzień, dzwonek na lekcję. O nie! Nie! Jej, jak było blisko, prawie się udało. Czekaj, może ci otworzę. Dawaj, szybko uciekaj. Tak jest. Udało. Ja zdobędę helikopter! O nie! Trzeba tutaj Hijack, no tak, porwanie. Czy się uda? Tak jest. Udało się. Nara! Ty, on ma helikopter, tak jest, proszę państwa. Uciekliśmy! You escape. No nie, no to jest po prostu... To jest GTA prawie. No właśnie, tutaj można prowadzić auto. No skoro helikopter można, to domyślam się, że... Ja idę do naszej bazy. Gdzie ty masz uciec? To jest w ogóle całe miasto, do którego możesz uciec, tak? Tak. I jak długo musisz się ukrywać? I mamy dwie bazy. Aż jeśli chcesz skończyć grę. Albo jeśli ktoś się złapie, to wtedy
o, to jest fajne miejsce. Tylko tutaj jest dla policjantów akurat. Aha, no to nie jest fajne miejsce jak dla policjantów. Ale nie, to, jak jesteś policjantem, to możesz tam wejść. O, jest nasza tajna baza. Tylko czy tam jest policja? Nie. No ja widzę tu wozy policyjne jakieś. Ale chyba, to złodzieje porwali. To złodzieje porwali, no dobrze. Lecę w górę, żeby nikt nie widział, że jest tutaj. Żeby mnie wzięli go. No i tutaj będziesz tu się ukrywał, tak? Nie. No dobra. Wyjdę sobie. No wyszedłeś, to prawda. Idę się rozebrać. Raczej rozbrać się z tych ciuchów na moje normalne, nikowe. Połamałeś się. Myślałem... A w ogóle zobaczycie, jak wyglądam. Zmieniłem sobie skina zupełnie. Wcześniej byłem tylko noobkiem. Byłeś noobkiem, a teraz już nie jesteś noobkiem. Teraz już jesteś prograczem, tak? Tak. I nie potrafisz wymienić, jakie są typy gier na Robloxie jeszcze? W pewnym sensie. O nie, tam jest wyjście. No. A musisz do wejścia. Tak. Są na przykład... A, są tajkuny, są okay. Obby. Co są tajkuny? Tajkun to, że masz bazę, co nie? Okej. Okay. I w tajkunach na przykład są tajkuny kryminalistów, że masz gang cały, możesz robić swoje budynki. No i takie rzeczy. Obby to są parkury. To jest twoja ta? Z Matrixa masz spodnie? Tak. Matrixowe spodnie, ale fajne, też chciałbym mieć takie. Wygląda jakbyś szedł na Vixapol jakiś, totalnie, 100%. Mam koszulkę zakrwawioną całą i kawałek FNAF-a obrazka. No to mówię. No to jest mój... Czemu zniknął samochód tu był przed chwilą? Crime Boss. To jest za Robuxy akurat. Aha. O, czyli musisz, on masz minigana. Czyli musisz płacić prawdziwymi pieniędzmi. Nie, Robuxowy. No Robuxa. Tak, ale żeby kupić Robuxy, to musisz prawdziwe pieniądze wydać. Oczywiście, no jak zarobić na dzieciakach? No, jak zarobić na dzieciakach? Jak bo ta gra jest darmowa, prawda, tak? Tak. Więc jak masz grę darmową, stwórz bardzo drogie dodatki do niej. Proste. Tak jak Robuxy kosztujące dolary. Dolary. Jezus! Dolary. Maria! Mariusz. Jezus Mariusz, dobra. Jak tu wejść? O no nie da się chyba. Tam jest helikopter. Gdzie? Lecą po ciebie? Ale widzę go. No widzę. Jezus Maria, co teraz? Spokojnie, Tymon. Nie denerwuj się, Tymon. Boże, jak ja się denerwuję. Boże. Ja muszę uważać przed helikopterem. Bo jak mnie złapią, ja tutaj muszę wejść. No. Wiesz dlaczego? Bo tutaj wejdę przynajmniej. No i dobra, ale patrz, gdybyś miał polecić komuś tę grę, to z jakiego powodu polecasz tę grę? Czy ona jest polecam, fajna? Bo jest bardzo energiczna oraz stresująca. Aha, czyli jeżeli ktoś chce się zestresować, to niech sobie pogra, tak? Czyli jak jesteś jest bardzo skomplikowana. Po szkole, po jakby trudnym egzaminie, trudnym sprawdzianie i chcecie się jeszcze bardziej zestresować, no sobie pograjcie w Robloxa. 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 Roblox. Co to jest? Noobskie Robuxy? Tak, to są noobskie Robuxy. O! Noob. Nawet nie wiesz skąd się wzięło słowo noob. Wy też pewnie nie wiecie, oglądający to. Nobody? Co? Nobody? Nie. Noob, słowo, tak? Wzięło się od Eda Boona. Ed Boon i John Tobias, czyli twórcy Mortal Kombat. I w Mortal Kombat oni stworzyli taką postać, która się nazywała Noob Saibot, się nazywała, no tak. czyli ich i nazwiska od tyłu. Saibot to jest Tobias, a Noob to jest Boon. I stąd się wzięła ta nazwa. I teraz już wiecie, skąd się wziął Noob. I tam potem widziałem tak chyba policjanta. Określano tych, co nie potrafią grać za bardzo w gry. Takie przegrywy. Bo oni znają jedynie tą postać, która jest mega dobra. Ja na wszelki wypadek komuś pomogę. Bo jestem dobrym złodziejem. A, możesz pomóc, tak? Że oni mogą uciec razem z tobą, tak? Na lince. Ale nie chcą chyba uciekać. Nie wyglądają jakby chcieli uciekać, tylko pod... Oni chcą wysadzić coś ewidentnie. Ale im brakuje... Wiem! Muszą tutaj Z! Musi ktoś nacisnąć Z, żeby się położył. Aha. Naciśnie się. Brakuje im jednej osoby, czyli ciebie. Nie. Jedna osoba będzie tam leżała, a aha, druga tam. Aha, okej. Okay. A ja pomogę jednej osobie. Taki miły jestem. Tam jest baza z helikopterem, ale to jest policjantów. Znowu? To jest ten sam helikopter, stamtąd uciekłeś aha chyba. Nie, to jest nie mała policja. No widzę, mały posterunek. Ja muszę znaleźć, gdybym miał kartę policyjną, to... Gdybym ja miał kartę policyjną, ej... To coś. To, o, to ja coś. O nie. Tam widziałam policję. No, widać i słychać tę policję.
to ja muszę. No dobra, czyli to jest takie GTA dla dzieciaków, tylko bez przechodniów, bez rozjeżdżania wszystkich. No. A jaki jest cel tej gry? Ktoś ucieka wielkim transportowym samolotem. Tak. Jaki jest cel tej gry? Co? Cel tej gry uciec, spróbować się nie złapać. No i dobra, uciekniesz albo stać się. No i zostaniesz złapany do. No do więzienia. No policjantów jest trzech w ogóle. Jak to? No jest tak, polski geniusz 70, funk cool 55 i ja boy FIFA. Ja boy FIFA. A kryminalistów jest, no trochę ich jest, no. Tym on, widzicie, pokazał wam, na czym polega Roblox. Roblox jest bardzo prostą grą, jednocześnie złożoną, bo można tworzyć własne tryby. To jest ciekawe. Jeżeli byście chcieli więcej tego Robloxa na kanale, to dajcie znać w komentarzu. A tym on stanął na helikopterze i skoczył z niego. No dobrze, no i co ty powiesz, Tymon? No powiem, że bardzo mi się podoba ogólnie Roblox. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, jakie to miałoby być, bo to jest ten jailbreak tryb. Są jeszcze tryby jakieś inne, o których... Snafa, tajkuny, obby... A co to są obby? Obby, mówiłem, parkury. A, parkury, okej, dobra, tak jest, czyli platformowe bardziej. No dobrze, to my was żegnamy, ja mówię pa i... Pa! I idę grać w GTA, bo pa. Ja mogę, bo jestem dorosły. A ja nie? Nie. Ty, no. Zostawcie suba i łapkę, pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty monster!